Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i poprowadzę dla Państwa kolejne webinarium z cyklu 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl, które jest realizowane wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Labib. Tematem dzisiejszego webinarium jest ochrona danych osobowych w bibliotece, a naszą ekspertką i prelegentką jest dzisiaj pani Sylwia Czub, którą poproszę o to, żeby się za chwilę włączyła. Państwa natomiast zachęcam do aktywności w trakcie tego webinarium. Jak zwykle główna część webinarium to będzie prezentacja naszej ekspertki, natomiast nasza ekspertka również przewidziała wiele pytań dla Państwa w trakcie tego webinarium, w związku z tym będę wyświetlała krótkie ankiety i prosiła Państwa o odpowiedź na nie. Pani Sylwio, czy jest Pani z nami i czy może się Pani z nami już połączyć? Dzień dobry Pani Martyno, Halo, dzień halo. Dobry Państwu, jeszcze witam przed chwilą. Serdecznie. O, widzę, że jest Pani Sylwia. Czy słychać? Tak, słychać, doskonale. Zatem poproszę krótko o przedstawienie się i wprowadzenie nas w temat dzisiejszego webinarium. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Widzę, że jesteście Państwo niesamowicie licznie. W tym momencie ponad 300 osób, z czego bardzo dużo nazwisk znajomych, więc tym bardziej przesyłam Państwu słoneczne uściski. Sylwia Czub-Kiełczewska, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych. Państwo wiecie już, myślę w większości, że jestem pasjonatem, także inicjatorką i współautorką kodeksu RODO dla bibliotek. Postaram się Państwu dzisiaj przybliżyć te takie najbardziej praktyczne, najważniejsze aspekty związane z ochroną danych osobowych w bibliotece. Wiemy, że to jest ważne, wiemy, że miesiąc oczywiście ochrony danych w bibliotece nie kończy się tylko w listopadzie 2020, ponieważ tak naprawdę cały czas musimy tym się zajmować. Jeżeli chodzi o tematy, które Państwo zaznaczyliście jako istotne, widzę, że kodeks RODO wysuwa się naprzód. Bardzo się cieszę, bo w zasadzie to jest pierwszy temat, który chciałam omówić, więc faktycznie od niego zacznę. Jeszcze kwestia organizacyjna. Jest Państwo bardzo dużo. Przypuszczam też, że będzie bardzo dużo pytań. Pani Martyna będzie je skrupulatnie zbierać. Tak jak zostało Państwu powiedziane, po zakończeniu tej części prezentacyjnej ja będę odpowiadać na Państwa pytania, no ale przypuszczam, że ich będzie więcej niż moje możliwości i także nasze możliwości czasowe, co nie zmienia faktu, że umówiłyśmy się z Panią Martyną, że ona zbierze te pytania od Państwa i postaram się jak najszybciej, myślę, że w ciągu kilku dni odpowiedzieć na nie, tak aby odpowiedzi znalazły się właśnie w serwisie Labib, żebyście mogli Państwo do nich sięgnąć. Zatem zachęcam do aktywności, nie bójcie się Państwo zadawać pytań. Przypominam, że najlepiej, gdybyście Państwo skorzystali z tego znacznika znaku zapytania, bo wtedy łatwiej nam będzie wyłapać te pytania, bo Państwo jest bardzo dużo. Jak będziecie pisać na tym ogólnym czacie, to może być tak po prostu, że Pani Martyna nie nadąży z tymi wszystkimi pytaniami. Oczywiście nagranie będzie, prezentację Państwo macie w nagraniu, więc myślę, że to, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, jest wszystko. Zaczynamy. Mam nadzieję, że Państwo będziecie zadowoleni z tego, co dla Państwa przygotowałam i uda mi się chociaż trochę Państwu pomóc w zapewnieniu właściwej ochrony danych osobowych w bibliotece. Przypuszczam, że mamy na czacie zarówno osoby kierujące bibliotekami, jak i inspektorów ochrony danych, więc ta wiedza jednak jest już u Państwa dosyć spora. Ja muszę na początku Państwa pochwalić. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy się chwalili. Powiem Państwu, że od kilku lat prowadzę komercyjną działalność i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak biblioteki pozytywnie i bardzo dobrze wypadają na tle innych organizacji, innych administratorów danych. Naprawdę, proszę Państwa, Państwo zawsze się bardzo przejmujecie, oczywiście mówicie, że jeszcze tyle jest do zrobienia, ale powiem szczerze, że dużo więcej jest w innych sektorach i Państwo sobie naprawdę bardzo dobrze radzicie z ochroną danych. Bardzo się też cieszę, że oczywiście Państwo zawsze uważacie, że jest coś więcej do zrobienia, dlatego że trzeba dążyć do doskonałości. To jest właśnie bardzo dobra zasada. Ja zawsze uważam, że trzeba się uczyć i że trzeba być coraz lepszym. I właśnie za to Państwa można pochwalić. Jeszcze dodam tutaj, że przed rozpoczęciem zajęć z Panią Martyną rozmawiałyśmy, że nastały takie piękne czasy, że kiedy zaczęło się mówić o zamknięciu bibliotek i pojawiły się jakieś rozwiązania dotyczące tego, jak sobie poradzić z tymi trudnymi covidowymi czasami, to biblioteki pojawiają się w mediach jako innowacyjne podmioty, jako jedyne, które sobie
znalazły innowacyjne, podkreślam słowo innowacyjne, rozwiązania na to, aby świadczyć usługi biblioteczne. To jest wspaniałe. I dlatego jestem także bardzo dumna, że mam przyjemność prowadzić to szkolenie, chociaż myślę, że wiele osób mogłoby się bardzo dużo nauczyć od Państwa. Często też robiąc szkolenia dla agencji reklamowych, mówię, że mogłyby się uczyć, jak robić marketing, bo biblioteki robią to doskonale. To tyle, jeżeli chodzi o chwalenie. Mam nadzieję, że już Państwo jesteście wprowadzeni w dobry nastrój i możemy przejść dalej. Może zanim jeszcze przejdziemy do ochrony danych, to wspomnę o rozporządzeniu, które wczoraj zostało uchwalone. Myślę o rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znamy te rozporządzenia, wiemy, że to są takie akty jednorazowego prawa, które na chwilę się pojawiają, żeby uregulować kwestię tych ograniczeń. Proszę Państwa, bardzo pozytywna wiadomość. Jeżeli Państwo spojrzycie sobie na przepisy tego rozporządzenia, konkretnie paragraf 10, ustęp 22, zostało tam wskazane, że do dnia 27 grudnia biblioteki publiczne i naukowe mogą normalnie prowadzić swoją działalność, mogą otworzyć swoją siedzibę, bo do tej pory oczywiście mogliście Państwo prowadzić działalność, ale był ten problem, że siedziba była zamknięta. Możecie Państwo otworzyć swoje siedziby, zaprosić gości, klientów, czytelników, klienci to takie określenie, którego urzędy często używają, zamiast mówić petenci. Możecie zaprosić ich do siebie z jedynym ograniczeniem, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych i ta informacja ma być widoczna przy wejściu i po prostu trzeba jej przestrzegać, więc myślę, że to jest taki bardzo pozytywny akcent, od którego możemy zacząć, czyli wczoraj rządzący w końcu dali nam normalne możliwości działania. Bardzo się cieszę, że Biblioteka Narodowa też zadziałała szybko. Widzę tutaj, że Państwo nawet, co niektórzy już to czytaliście, wspaniale. Więc to jest taki piękny, pozytywny punkt wyjścia do naszych dzisiejszych zajęć, czyli wiemy, skoro możemy działać, to też znowu ochrona danych osobowych wraca z podwojoną siłą. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ramy prawne, mamy ich dosyć sporo. Tutaj widzę, że brakuje jeszcze jednego przepisu, o którym zapomniałam, czyli ustawy o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym, o czym także będę dzisiaj mówić. Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych w bibliotece, to proszę Państwa, szczególnie tutaj zwracam się do inspektorów, bardzo Państwu polecam poradniki prezesa UODO. Poradnik dotyczący zdalnego nauczania, w ogóle pracy zdalnej jest jak najbardziej przydatny dla bibliotek, dlatego że Państwo prowadzicie zajęcia zdalne, udostępniacie różne spotkania zdalnie, elektronicznie, więc te rady, które tam są, można zastosować. I chciałabym także Państwa bardzo serdecznie namówić do skorzystania, do zapoznania się i także tutaj zwracam się do kierowników działów kadr, do dyrektorów bibliotek. Proszę zapoznać się z poradnikiem prezesa UODO dotyczącym zatrudnienia, czyli ochrona danych osobowych w miejscu pracy, poradnik dla pracodawców. Powiem Państwu szczerze, to jest jeden z trzech najlepszych poradników. O ile UODO potrafi zrobić buble i niektóre z tych poradników są takie, że powiedzmy sobie szczerze, nikt do nich nie sięga, bo nikt ich nie rozumie, to ten poradnik jest naprawdę świetny. I ja mówię to Państwu jako osoba pracująca w branży, że ja bez przerwy do niego sięgam i znajduję w nim w zasadzie chyba odpowiedzi na wszystkie pytania. Rekrutacje, agencje pracy, jakieś dziwne, różne zdarzenia, które mogą mieć miejsce w związku z zatrudnieniem, ale także z praktykantami, umowami, zleceniami. Jest naprawdę bardzo dobre. I póki co mówię, chyba najprościej i najbardziej praktycznie napisane. Oczywiście macie Państwo także wytyczne, tutaj bardziej do inspektorów ochrony danych się zwracam. Korzystajcie Państwo w swojej pracy z wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Dawniej to była grupa robocza, artykuł 29. O ile prezes UODO bardzo często te poradniki daje takie bardzo ogólne, to jednak EROD nas tutaj wspiera i te poradniki zazwyczaj są bardziej szczegółowe. Jednym z moich ulubionych jest ten dotyczący oceny skutków i ten dotyczący sposobu przeprowadzania testu równowagi. Są to rzeczy, które w zasadzie nigdzie nie zostały dobrze opisane. Nie ma też poradnika prezesa UODO, który by nas wspierał. Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych są takie, że nawet po pierwsze możecie przejść przez nie i zrobić po prostu to, co jest niezbędne. Po drugie, na końcu są po prostu konkretne wzory, które też pięknie prowadzą przez ten proces, więc bardzo to polecam, bardzo to jest przydatne i w zasadzie nie jesteście w stanie tego lepiej wymyślić i nie ma co szukać lepszych wzorów w internecie. Przechodzimy do tematu, który Państwa interesuje najbardziej. Kodeks postępowania RODO dla bibliotek. Co to jest, czy ja to muszę stosować, czy to mnie obowiązuje? To są najczęściej zadawane pytania. Proszę Państwa, kodeks na dzień dzisiejszy to jest podręcznik.
to nie jest dokument, który Państwo musicie u siebie przyjąć. To nie jest dokument, który biblioteka musi stosować. Natomiast to są zalecenia, to są wytyczne, które zostały opracowane przez bardzo dobrych ekspertów w dziedzinie ochrony danych. O, bardzo dziękuję, że ktoś powiedział, że pomocne. Panie Piotrze, po prostu miód na moje serce, bo powiem Państwu, że to były długie miesiące bardzo ciężkiej pracy i zastanawiania się nad tym, jak to ma być zrobione. I poradnik w większości pisali eksperci, nie bibliotekarze, ale powiem Państwu, że ta współpraca z bibliotekarzami była bardzo bliska. W zasadzie 99% treści to były rzeczy, które były poprawiane, zmieniane przez bibliotekarzy. I to jest, myślę, że dla Państwa bardzo ważne. My się bardzo staraliśmy wczuć w to, w jaki sposób Państwo pracujecie, jakie są potrzeby. I trochę poszliśmy w turbo, nie ukrywam, z tym podręcznikiem, czyli z tym kodeksem RODO, bo staraliśmy się, żeby było w nim wszystko. Jeżeli Państwo sobie spojrzycie na kodeksy RODO dla innych branż, to się okazuje, że one mają po 10, po 15, po 30 stron. Jedyny w zasadzie taki dobry podręcznik, kodeks RODO, to jest ten dla służby zdrowia, który też został opracowany właśnie z podobną intencją. Dajmy ludziom coś, co będą mogli wziąć i w 100% pomoże im zapewnić tą zgodność przetwarzania danych z RODO, co poprowadzi ich jak po sznurku. Bardzo się cieszę, że Państwo zajrzeliście już do tego, bo widzę to też po komentarzach, że zajrzeliście do tego kodeksu. Na pewno jest tak, że on się będzie dezaktualizował. Na pewno jest tak, że będziemy musieli pewne rzeczy do niego dodać. Przyznam szczerze, że na razie się trochę tego boimy, ponieważ prezes RODO na dzień dzisiejszy jeszcze nie zapoznał się z treścią, jeszcze się nie odniósł. I powiem szczerze, że jak zaczęlibyśmy teraz robić aktualizację, to mielibyśmy podwójną pracę. Dlatego raczej szukajcie Państwo bardziej aktualnych treści na naszych blogach, na naszych, czyli przede wszystkim, proszę Państwa, redaktorów kodeksu. Redaktorami jestem ja oraz dr Łukasz Wojciechowski, którego Państwo też kojarzycie. On współpracuje ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. I na naszych blogach pojawiają się także bardziej szczegółowe wyjaśnienia, jakieś wzory. Jak Państwo coś pytacie, to my staramy się to też publikować. Więc takie doszczegółowienia, których nie ma w kodeksie, na pewno znajdą się na blogu. I na pewno, proszę Państwa, będzie tak, że prędzej czy później prezes UODO odezwie się w końcu do nas, powie: puk, już przeczytałem i chciałbym, żebyście zmienili to i tamto, bo na pewno coś się przyczepi, zawsze tak jest. I wtedy będziemy go aktualizować także o te rzeczy, z których on nie zauważy, a które już dzisiaj widzimy, że powinny być, bo Państwo nam zwracacie na to uwagę. Powiem szczerze, niewiele tam jest wzorów. Bardzo chcieliśmy unikać wzorów, bo wiemy, że prezes UODO się o to czepia, mówiąc, że nie ma czegoś takiego jak wzory i tak dalej, więc takie wzory także u nas na blogach, proszę Państwa, są i pewnie też na stronach SBP będą się pojawiać. Zobaczcie Państwo, że autorzy kodeksów to są w większości specjaliści w zakresie ochrony danych. Mamy, proszę Państwa, tutaj panią Martę Reiner, która jest specjalistą od dokumentacji, w tym siedzi po prostu od lat, jest jednym naprawdę z lepszych ekspertów. Pan Mariusz Warkoczyński, który jest inspektorem ochrony danych w Urzędzie Wojewódzkim, zajął się rolą inspektora, pokazał, jakie są problemy z tym inspektorem. Michał Zajączkowski, specjalista od cyberbezpieczeństwa, proszę Państwa, on obsługuje polskie banki. To myślę, że chyba nie ma lepszej rekomendacji i jeżeli on mówi, że coś powinno być tak, a nie inaczej, to mu ufam, bo wiem, że po prostu zna się na tym lepiej niż ja. Doktor habilitowany Jarosław Czerw, to jest specjalista od wszelkiego prawa związanego z jednostkami samorządu terytorialnego, ale także tam prawem autorskim się zajmował, informacją publiczną. Natomiast mamy też wśród autorów osoby, które są bibliotekarzami. Pana Piotra Kaczmarka i panią Dorotę Mikę. Czyli nie zabrakło, proszę Państwa, ekspertów wśród bibliotek. Jaki był, bo często Państwo o to pytacie, jaki był dobór tych ekspertów? No proszę Państwa, nie będę ukrywać. Jako redaktorzy, jako inicjatorzy, najpierw spotkaliśmy się z SBP, które dało nam zielone światło na ten projekt i na tę współpracę, a później zaczęliśmy szukać wśród znajomych ekspertów w bibliotekach, tych, którzy chcieliby się podjąć. Powiem Państwu szczerze, że jest to mniej więcej na dzień dzisiejszy połowa osób, które zaprosiliśmy do współpracy, bo bardzo wiele zrezygnowało. To jest naprawdę bardzo ciężko zrobić taki kodeks, dać Państwu wytyczne, pracować nad tym. To było wiele miesięcy pracy i jeszcze mieliśmy taki problem, że w trakcie, jak pisaliśmy kodeks, zrobiono nam ustawę wdrażającą RODO, która zrobiła tak.
i mieliśmy niektóre rozdziały po prostu rozwalone i musieliśmy zacząć pisać od nowa i też wtedy niektórzy autorzy zrezygnowali. Między innymi dlatego, jak Państwo spojrzycie na spis treści, to się okaże, że no, Sylwia Czubkiewczeska i Łukasz Wojciechowski napisali większość tekstu, to wynika także z tego, że musieliśmy uzupełnić po prostu te braki po autorach, którzy zrezygnowali. I proszę Państwa, konsultanci, o których wspomniałam, część z nich było, znaczy powiem tak, wszyscy byli aktywni. Część była bardzo aktywna, niektórzy nam bardzo pomogli. Powiem szczerze, niektórych rzeczy byśmy nie wyłapali, gdyby nie pomoc. Gdyby nie pomoc tych ekspertów, którzy na przykład zwrócili uwagę, że tutaj szerszy zakres danych, tu jednak trzeba tak to zrobić, tak, konsultowaliśmy to, znajdowaliśmy rozwiązania, więc też bardzo dziękuję konsultantom. Proszę Państwa, liczba konsultantów musiała być ograniczona. To jest też specyfika kodeksu. Gdybyśmy konsultowali wszystko ze wszystkimi, to pewnie nigdy byśmy nie skończyli. SBP także przeprowadziło konsultacje publiczne, które nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem, ale wiem także, że kiedy UODO robi konsultacje publiczne, to zazwyczaj tego zainteresowania nie ma zbyt dużego, ale jestem przekonana, że Państwo będziecie się kontaktować z nami i będziecie zadawać pytania, bo już teraz tak było, zwracacie uwagę, że tu nie do końca to, jeden nawet błąd merytoryczny, malutki tam jest, który na pewno poprawimy przed opublikowaniem. I teraz tak, co Państwo musicie wiedzieć o tym kodeksie? Możecie go stosować. Nie bójcie się treści, które tam są, nie bójcie się sięgać do tego kodeksu. Tam są rozwiązania dotyczące tego, jak zapewnić ochronę danych osobowych w bibliotece. To, że będziecie stosować ten kodeks, pomoże Państwu wykazać należytą staranność w zakresie ochrony danych. Pomimo tego, że ten kodeks na dzień dzisiejszy nie został jeszcze certyfikowany i powiem Państwu, że znając tempo pracy Urzędu Ochrony Danych, no minie kilka lat, zanim on zostanie certyfikowany, czyli zaraz powiem może, co to oznacza certyfikacja. Pomimo tego, że nie został certyfikowany, stosowanie jego jak najbardziej jest zalecane. I proszę Państwa, możecie nawet wewnętrznymi uchwałami przyjąć, że stosujecie zasady przyjęte w kodeksie, jeżeli Wam to odpowiada. Albo możecie po prostu się na nim opierać jako na wytycznych. To nie jest nic złego, wprost przeciwnie, to ma Państwu pomóc właśnie tą należną staranność wykazać. No i liczymy na to, że Państwa będzie wspierać w tej codziennej pracy. Certyfikacja. Urząd Ochrony Danych po zapoznaniu się z treścią kodeksu może powiedzieć: tak, to są idealne zasady dla biblioteki. Tak, jeżeli biblioteka przyjmie do siebie do stosowania ten kodeks, czyli na przykład uchwałą, tak, zarządzeniem dyrektora i wdroży te zasady, to wtedy ja podczas kontroli będę weryfikował po prostu, czy jest zgodne z kodeksem i będzie im łatwiej. W przypadku podmiotów publicznych nie do końca działa mechanizm sprawdzania, to w przypadku firm prywatnych one mają możliwość nie tylko przyjęcia certyfikowanego kodeksu, ale także tej akredytacji tego kodeksu u siebie, czyli po prostu otrzymania certyfikatu zgodności z kodeksem RODO jakiegoś tam dla jakiejś tam branży, co ma im pomóc przy kontroli. A pamiętajcie Państwo, że taka certyfikacja Wam tak naprawdę nie jest potrzebna w przypadku jednostek publicznych, dlatego że to są ogromne koszty, a i tak w przypadku kontroli będzie weryfikowane wszystko. Czyli to, że Państwo przyjmiecie do stosowania ten kodeks, nawet jeżeli zostanie certyfikowany, nie będzie oznaczało, że macie już kontrolę zgodności z RODO z głowy. Po prostu powinno Państwu to pomóc stosować dobrze przepisy o ochronie danych. Czyli to nie znaczy, że jak ja stosuję kodeks RODO, to już mam z głowy RODO. Na pewno będzie to pomocne i mam nadzieję, że Państwo już sięgaliście do niego. Kodeks jest bezpłatny. Każdy może z niego korzystać, każdy może się na nim opierać. To, co jest istotne, to są wytyczne. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że czasami jest tak, że z pewnych rozdziałów wynika coś innego, niż podpowiada Państwu intuicja, albo inne tam są zapisy, niż te, które Państwo do tej pory stosowaliście. Być może powinniście się Państwo zastanowić, czy na przykład nie popełniać jakiegoś błędu, ponieważ tworząc ten kodeks znaleźliśmy parę takich problemów, będę też dzisiaj trochę o nich mówić i kodeks ma Państwu pomóc właśnie te luki uzupełnić, dobrze wdrożyć przepisy RODO. Tam w zasadzie jest chyba wszystko, od rekrutacji, przez zatrudnienie, nawet Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagrywanie dźwięku, wizerunki. Pani Dorota tutaj oczywiście powiedziała bardzo fajnie na czacie, przepisy można różnie interpretować, więc to też jest bardzo dobre wsparcie, bo można powiedzieć, to nie ja sobie zinterpretowałam przepisy, to specjaliści, a to są wszystko znane nazwiska w branży, specjaliści od ochrony danych w ten sposób zinterpretowali, a ja się na to powołałam, więc dużo łatwiej jest wtedy uzasadnić, dlaczego coś zrobiliśmy tak, a nie inaczej. Widzę, że Państwo bardzo dużo pytań zadajecie, świetnie, obiecuję, że na koniec się do nich odniosę. Przechodzimy dalej.
Oczywiście, proszę Państwa, ja nie lubię karom poświęcać dużo czasu. Wiecie Państwo, że Urząd Ochrony Danych na dzień dzisiejszy tych kar nie daje dużo i podmiotom publicznym zazwyczaj grozi palcem, mówiąc: poprawcie swoje zachowanie, musicie wdrożyć przepisy RODO, musicie wdrożyć moje zalecenia. Kara to jest, proszę Państwa, wtedy, kiedy naprawdę już nie zgadzacie się z urzędem, uważacie, że wiecie lepiej, no to wtedy urząd oczywiście mówi: dobra, skoro ktoś nie chce się zmienić, skoro ktoś nie chce wdrożyć odpowiednich zasad ochrony danych, no to po prostu trzeba dać mu nauczkę. Na dzień dzisiejszy jeden podmiot publiczny został ukarany administracyjną karą pieniężną, czyli Urząd w Aleksandrowie Kujawskim. Musicie Państwo wiedzieć, że w przypadku Instytucji Kultury najwyższa kara finansowa to jest 10 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy nie było jeszcze takiej kary. I powiem szczerze, biorąc pod uwagę poziom ochrony danych w bibliotekach, jest mi trudno sobie wyobrazić taką sytuację. To musiało być jakieś działanie z premedytacją pracowników i dyrektora, kiedy po prostu planują, nie wiem, sprzedawać te dane. Trudno jest mi sobie wyobrazić, naprawdę. Albo totalny brak po prostu wdrożenia przepisów, ale nie spotkałam chyba jeszcze. Nie spotkałam chyba jeszcze biblioteki, w której nie byłoby wdrożonych przynajmniej minimalnych wymagań w zakresie RODO. Więc naprawdę, proszę Państwa, musielibyście sobie zapracować. Musicie Państwo wiedzieć, że maj zeszłego roku to duża zmiana w przepisach. Weszła z opóźnieniem rocznym, ale w tym kraju niczemu się nie możemy dziwić, ustawa wdrażająca RODO. I ta ustawa trochę namieszała w przepisach prawa pracy, w przepisach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ponieważ mieliście Państwo w ostatnim okresie bardzo dużo pracy, jeszcze przyszedł na początku tego roku COVID, więc jestem w stanie uwierzyć w to, że pewnych zmian z maja zeszłego roku no po prostu nie odnotowaliście, bo wiadomo, że tak, kodeks pracy to się zmienia bez przerwy, nie sposób za tym nadążyć, a generalnie też inne przepisy, inne wymagania, które Państwa dotyczą, także się zmieniają. Więc tutaj musimy tylko mieć świadomość, że pewne zmiany nastąpiły. I ja krótko o nich powiem, bo wiem, że jeżeli chodzi o dane pracownicze, to Państwo tutaj mniej więcej jesteście zorientowani i nie chcieliście tego tematu głęboko poruszać. To, co dla mnie jest istotne, to to, że zmienił się zakres danych, które uzyskujemy od pracownika. I proszę Państwa, nie ma już imion rodziców. Zauważyliście też na pewno, że zmienił się wzór świadectwa pracy. Nie wpisujemy tam imion rodziców, więc też nie możemy ich pobierać. Oczywiście dotyczy to osób zatrudnianych od maja 2019 roku. Wcześniej jak najbardziej było zasadne uzyskiwanie tych informacji. Czy trzeba ją usunąć z akt osobowych? Nie ma takiego obowiązku, chociaż moim zdaniem byłoby wskazane, jeżeli Państwo będziecie robić jakąś inwentaryzację, jakiś przegląd, idealnie byłoby usunąć zbędne dane, ale nie ma takiego obowiązku. Jak nie ma obowiązku, to przypuszczam, że biorąc pod uwagę ilość pracy, którą Państwo macie, to po prostu tego nie zrobicie i tak czy inaczej nie będzie to naruszenie przepisów RODO, dlatego że do maja 2019 mieliście taką przesłankę i wszystkie dane zebrane w postaci właśnie na przykład imion, nazwisk rodziców do maja 2019 możecie przechowywać w tych aktach osobowych, bo była przesłanka legalizująca. Jeżeli ktoś się zapomniał i nadal po maju brał te informacje, to nie powinien ich już posiadać w aktach osobowych i tutaj faktycznie niezbędne byłoby na przykład zanonimizowanie tej informacji, czy ktoś w kwestionariuszu osobowym, czy w innych dokumentach, które przekazał pracownik. Natomiast to, co się pojawiło i to, co nas interesuje, to dane kontaktowe. Zobaczcie Państwo, kodeks pracy mówi, można od pracownika uzyskać dane kontaktowe i to jest świetne. Oczywiście inne dane też wynikają z kodeksu pracy, na przykład PESEL czy adres zamieszkania. Jeżeli Państwo ze względu na dane stanowisko potrzebujecie także innych informacji, to kodeks pracy też na to pozwala, o ile jesteście w stanie uzasadnić, że inna informacja jest niezbędna, ale dotyczy to, uwaga, danych zwykłych, czyli na przykład nie informacji o stanie zdrowia, nie informacji, tylko nie chodzi mi to o stan zdrowia, czyli zdolność do pracy, tylko jakieś szczegółowe informacji, na przykład czy ktoś jest w ciąży, tak, tego typu rzeczy. Nie można uzyskiwać jakichś, nie wiem, innych informacji, które nie są niezbędne, ale jeżeli mamy jakąś przesłankę, która mówi, to nam jest potrzebne, to jest w przepisach kodeksu pracy umocowanie do tego, żeby jakąś informację otrzymać od tego pracownika. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten numer pracownika, numer telefonu, zaraz Pani Martyna uruchomi Państwu ankietę, a ja w tym czasie będę trochę gadać. Czy możemy wykorzystywać numer pracownika? Zaraz znajdziemy. Pani Martyno, do jakich, czy, o to jest to, czy kodeks pracy uprawnia pracodawcę do wykorzystania prywatnego numeru telefonu lub adresu e-mail, bo w kodeksie było napisane dane kontaktowe, do świadczenia pracy. Zobaczcie Państwo, nie zatrudnienia,
tylko świadczenia pracy, czyli na przykład ten jego prywatny telefon możemy wykorzystywać do tego, żeby on dzwonił do czytelników. Możemy zażądać od niego, żeby się poprzez prywatny adres e-mail kontaktował z czytelnikami, żeby prowadził korespondencję także z biblioteką poprzez prywatny. No i tutaj, proszę Państwa, ankieta. Proszę o szybką odpowiedź. Liczba punktów karnych osoby zatrudnione jako kierowcy, nie widzę tej uzasadnienia, panie Piotrze, żeby uzyskiwać taką informację. To tak na szybko odpowiem, póki państwo robicie ankietę. Czy ma prawo jazdy, czy ma uprawnienia? Jak najbardziej. Liczba punktów karnych nie. Ja państwa zachęcam do wypełnienia tej ankiety. Tam jest możliwość tylko odpowiedzenia w dwojaki sposób, tak bądź nie. Jeżeli państwo nie wiedzą, kompletnie nie wiedzą, to proszę po prostu może nie odpowiadać na to pytanie w ankiecie. Jeżeli wydaje się państwu, że jakaś odpowiedź jest bliższa prawdy niż ta druga, to proszę to zaznaczyć. Tutaj to nie jest test, to jest jak ankieta w trakcie webinarium, która ma za zadanie trochę ukierunkować Państwa myślenie. Ja też zachęcam Państwa do tego, żeby jak już Państwo odpowiedzą na to pytanie tak bądź nie, to nakliknąć wyślij na dole ankiety, sprawiając, że my tą odpowiedź widzimy. Ja się za chwilę. Tak, anonimowo. Ja się za chwilę z Państwem wyłączę głosem, dlatego że w biurze powyżej trwa remont i dzisiaj jakoś nam przeszkadzają w trakcie webinaru, więc od razu też przepraszam, jeżeli Państwo źle słyszą bądź z zakłóceniami to, co ja mówię. Słychać Panią natomiast doskonale. Natomiast widzę, że to wypełnianie ankiety idzie sprawnie. Ponad 60% już osób uczestniczących w webinarium, a jest nas prawie 400 osób. Już odpowiedziało, w związku z tym myślę, Pani Sylwio, że możemy zamykać ankietę. Tych ankiet będzie dzisiaj jeszcze kilka. Ja kończę w takim razie ankietę, pokazuję Państwu wyniki, a Panią Sylwię poproszę o komentarz. To zaczekam jeszcze na wyniki, Pani Martyno. Czy są gdzieś niżej? A, dobra, przepraszam, bo nie widziałam całych na ekranie. Czy można wykorzystywać numer telefonu do świadczenia pracy? Już widzę, już widzę. I Państwo w większości, 56%, zagłosowaliście na odpowiedź nie. Co jest bardzo poprawne. Słuchajcie mnie, coś mi się pojawiło dziwnego. Dobrze, chyba słychać. Czyli odpowiedzieliście Państwo w większości poprawnie. Co prawda nie wszyscy odpowiedzieli, ale wiem, że to jest też takie trudne pytanie i teraz w czasach pracy zdalnej często się pojawia. Czy pracownik może świadczyć tę pracę z wykorzystaniem tego prywatnego numeru telefonu? Czy może świadczyć pracę z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail? Tym bardziej, jeżeli w kodeksie pracy jest informacja, że pracodawca może pozyskać tę informację. Pani Martyno, czy możemy wrócić do prezentacji? O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc proszę Państwa, dobrze Państwo wyczuliście sprawę. Możemy wykorzystać do celów związanych z zatrudnieniem, zgodnie z kodeksem pracy, ale to znaczy, że możemy się kontaktować w sprawach związanych z zatrudnieniem. A gdy już chodzi o świadczenie pracy, to potrzebujemy zgody pracownika. I tutaj, proszę Państwa, zgoda nie jest fajną przesłanką legalizującą, bo tak, zgoda musi być dobrowolna, czyli ktoś może się po prostu nie zgodzić. Zgoda może być odwołana w każdym momencie, czyli może Państwa zostawić po prostu na lodzie, mówiąc, ja dzisiaj mam dosyć, nie będę już odbierać tych telefonów, nie będę odpisywać na maile, nie zgadzam się, czyli zgoda ma wiele tutaj problemów. Kolejna kwestia jest taka, że proszę Państwa, gdyby pracownik wykorzystywał własne środki komunikacji, to i tak Państwo jako, znaczy to i tak biblioteka jako administrator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych informacji. To jest, proszę Państwa, przykład SGH, tak, czy SGGW, już nie pamiętam, której z tych szkół warszawskich, gdzie jeden z pracowników tej szkoły miał dane studentów, SGGW, dziękuję, który miał dane studentów u siebie na prywatnym komputerze i zgubił ten komputer. To SGGW otrzymało karę pieniężną jako administrator danych, bo to były ich dane. Skoro mieli świadomość tego, że pracownik wykorzystuje swojego prywatnego laptopa do świadczenia pracy, to powinni byli zapewnić bezpieczeństwo tego narzędzia. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli decydujecie się na korzystanie z prywatnych adresów e-mail, prywatnych telefonów przez pracowników, to pamiętajcie, że na koniec dnia to biblioteka będzie ponosić odpowiedzialność, jeżeli okazuje się, że ta skrzynka e-mail nie jest właściwie zabezpieczona, jeżeli dostęp do niej mają osoby nieuprawnione i tak dalej. Więc zachęcam Państwa, żeby raczej tego nie robić, żeby zapewnić niezależne narzędzia. I zwracam też uwagę na to, że kodeksowo skorzystanie z takiego rozwiązania oznacza konieczność wypłaty świadczenia pieniężnego w zamian za to, że pracownik korzysta z własnych narzędzi. Dlatego, że co do zasady,
to pracodawca musi zapewnić te narzędzia. Czyli nie jest to takie proste. To już myślę, że tutaj przejdziemy sobie, bo Państwo powiedzieliście, że jeżeli chodzi o kwestie pracy, to całkiem dobrze sobie z tym poradziliście. Ja może powiem tylko tyle, że co do zasady osoba, której dane dotyczą, czyli pracownik, składa wszystkie informacje w formie oświadczenia, czyli na przykład w swoim CV, ale macie Państwo prawo żądać od niego kopii dokumentów. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, które są mu niezbędne, czyli także będzie to dotyczyło, proszę Państwa, kopii jakichś uprawnień, kopii dokumentów. Oczywiście to nie oznacza, że musicie mieć kopię wszystkich tych dokumentów, ale na przykład do wglądu, czy podał prawdziwe dane, czy ma dane uprawnienia, czy faktycznie skończył szkołę, czy ma dane kursy. Oczywiście mamy przepisy wykonawcze do kodeksu pracy, które także dają Państwu możliwość po prostu skopiowania tego i włożenia dotyczki osobowej pracownika, co jest także rozwiązaniem dobrym. To jest ta nasza staranność, że jeżeli pracownik ma wykonywać jakąś pracę, gdzie musi mieć jakieś uprawnienia, czy na przykład wykształcenie, to macie Państwo odpowiednie dokumenty, które są w stanie to zagwarantować, chociaż ja nie jestem fanką, żeby kopiować na zapas. Uważam, że lepiej było po prostu przyjąć w formie oświadczenia to, co nie jest niezbędne. Tutaj mi się włączyła jakaś ankieta. A, dobrze, bo pani, dobrze, dziękuję pani Marto, pani zadziałała szybciej niż ja pomyślałam. Czy pracownik musi włączyć kamerę podczas komunikacji w ramach pracy zdalnej? Pytanie, które jest w niej zadane i ono dokładnie tak brzmi, czy pracownik musi włączyć kamerę podczas komunikacji w ramach pracy zdalnej? Można znowu odpowiedzieć tak bądź nie. Jeżeli Państwo nie wiedzą, jak odpowiedzieć, to proszę albo nie odpowiadać, albo odpowiedzieć to, co Państwu się wydaje, że jest bliższe prawdzie. Ankieta jest anonimowa i żeby wysłać wyniki, to trzeba zjechać na sam dół i kliknąć przycisk wyślij. Proszę pamiętać, że żebyśmy zobaczyli Państwa odpowiedzi, to właśnie trzeba kliknąć na ten przycisk na samym dole. Widzę również, że Państwo już odpowiadają na tę ankietę. Ja korzystam z okazji, że mogę do Państwa parę słów powiedzieć i nie warczą nad głową. Widzę, że już prawie 300 osób odpowiedziało, w związku z tym ja szybko, sprawnie zamykam ankietę, udostępniam Państwu wyniki i proszę Panią Sylwię o komentarz. Już patrzę na wyniki. I znowu, proszę Państwa, prawie wszyscy jednomyślnie Państwo odpowiedzieliście. Pracownik nie musi włączać kamery. Nie można go też do tego zmusić i podczas pracy zdalnej. Może komunikować się w inny sposób. Dlaczego? Bo wizerunek jest tutaj dobrem osobistym pracownika, które jest chronione cywilnoprawnie, jest chronione prawem autorskim. W związku z tym powinniśmy dać mu wybór, powinien móc włączyć kamerę, ale nie możemy go do tego zmuszać, kiedy świadczy pracę zdalną. Oczywiście pojawiają się pytania, no dobra, a czy jednak są jakieś możliwości, bo jedna rzecz to jest ta, że my się komunikujemy wewnętrznie, a druga taka, że chcielibyśmy, żeby on coś robił zewnętrznie, na przykład prowadził jakieś zajęcia, może prowadził jakieś spotkania autorskie. I co wtedy? Czy my musimy go prosić o zgodę, czy nie? Powiem Państwu tak, rozważyłabym dwa rozwiązania. Pierwsze, no prostsze, chociaż znowu nie najlepsze, czyli poprośmy go o zgodę. Zgoda dobrowolna, świadoma, możliwa do odwołania w każdym momencie. Jeżeli nie chce, to się nie zgodzi. Drugie, rozważmy, czy jednak takie prowadzenie spotkań, tylko tutaj mówię o tych spotkaniach zewnętrznych z czytelnikami, z osobami przychodzącymi do biblioteki, w dobie pandemii, w dobie COVID-u, nie będzie niezbędne doświadczenia przez niego pracy. Czy nie należałoby rozszerzyć jego umowy o pracę właśnie o zapisy mówiące o tym, że on będzie takie zajęcia zdalnie prowadził i że będzie w związku z tym także swój wizerunek udostępniał. I wtedy zobaczcie Państwo, gdyby to było w ramach umowy o pracę, to on otrzymuje wynagrodzenie za rozpowszechnianie jego wizerunku i mamy zadośćuczynione wymagania z prawa autorskiego, gdzie jest powiedziane, że dozwolone jest rozpowszechnianie wizerunku, jeżeli ta osoba otrzyma wynagrodzenie za jego wykorzystanie. Więc jest to całkiem proste i wygodne rozwiązanie. Ja też Państwu podkreślam, bo to się też na slajd tutaj pojawił, że co do zasady zgoda nie jest jedyną przesłanką legalizującą, nie lubimy jej, nie chcemy po nią sięgać, jeżeli jest możliwość uniknięcia, to staramy się to zrobić. Najczęściej Państwo będziecie stosować albo przepisy prawa, bo podmioty publiczne co do zasady powinny opierać swoje przetwarzania na przepisach prawa, albo umowę
ale zawartą bezpośrednio z osobą, której dane dotyczą. Pojawia się ostatnio często pytanie, czy ja mogę wysłać pracowników na badania covidowe, czy mogę się dowiedzieć, czy oni mają covid, czy mogę ich o to zapytać. No proszę Państwa, nie ma takiego uprawnienia, chyba że dostalibyście decyzję uprawnionego organu, która nakazałaby Państwu takie działanie jako pracodawcy, czyli to byłaby decyzja sanepidu, wojewody, ministra właściwego do spraw zdrowia lub premiera, to wtedy to byłoby dozwolone. Czyli to do zasady pracodawca biblioteka może opłacić badania, ale na tym jej uprawnienia się kończą. Nie może otrzymać informacji o wyniku tego badania, nie może otrzymać informacji o tym, czy ta osoba no, jest pozytywna, negatywna, bo tutaj kodeks pracy bardzo mocno ogranicza. Często się pojawia hasło, czy akta osobowe można pracownikowi udostępniać, czy pracownik może żądać kopii akt osobowych. To najczęściej pojawia się w kontekście zakończenia z nim współpracy, kiedy on nagle żąda, zresztą nie tylko często swoich akt osobowych, ale różnych innych dziwnych rzeczy i pracodawca się zastanawia, co mogę, czego nie mogę. Proszę Państwa, mamy oczywiście kodeks pracy, ale też przepisy wykonawcze, które regulują, w jaki sposób to wykonać. Jeżeli żądanie dotyczy kopii akt osobowych, to pracodawca musi tą kopię udostępnić. No i tutaj oczywiście to udostępnienie może być w formie papierowej lub elektronicznej, ale też regulują przepisy szczególne. Natomiast gdy pojawia się u Państwa żądanie kopii danych, to już nie jest to samo, co kopia akt osobowych. Warto dopytać pracownika, co on chce. Zdarzają się złośliwcy, którzy będą Państwa prosić o kopię wszystkich dokumentów, które podpisali, wszystkich maili, w których jest ich imię i nazwisko, wszystkich, no moje ulubione, wszystkich nagrań z monitoringu wizyjnego, na których oni są. Czyli to są takie złośliwe zapytania, gdzie na przykład zakończyła się współpraca, a pracownik chce coś tak wbić w szpilę i powiedzieć, ja Wam pokażę. I proszę Państwa, prezes Urzędu Ochrony Danych mówi, kopia danych nie oznacza udostępnienia nośnika. Kopia danych oznacza, że administrator danych może przekazać tej osobie, której dane dotyczą, informacje, jakie dane posiada. Czyli posiadam Pani imię, nazwisko, adres, telefon, wizerunek, nie wiem, wzorzec podpisu i tym podobne, bo takie dane mam. Natomiast nie musicie Państwo udostępniać kopii dokumentów, kopii nośników, kopii plików. I to jest bardzo dobre. Tutaj w prezentacji Państwo macie decyzję prezesa UODO. Tych decyzji jest bardzo dużo. On jest jednoznaczne stanowisko ma w tym zakresie. ERODO tak także się w tym zakresie wypowiadała, kopia danych osobowych to nie jest narzędzie do uzyskiwania kopii dokumentów. I to musicie Państwo pamiętać, bo często się takie pytania pojawiają i często jest też tak, że no właśnie one są takie złośliwe. Jeżeli chodzi o monitoring wizyjny, Państwo tutaj zaznaczycie, że to jest temat, który już macie uregulowany i niekoniecznie chcecie go omawiać, więc ja tylko zwrócę uwagę na to, że tak, monitoring wizyjny, jeżeli jest w bibliotece, musi być uzasadniony. Musicie Państwo mieć dokument, w którym uzasadniacie, dlaczego wprowadziliście ten monitoring, bo tego wymagają przepisy kodeksu pracy. Trzeba wykazać niezbędność monitoringu, że on faktycznie jest niezbędny. Monitoring jest jedną z tych rzeczy, która najczęściej w bibliotekach będzie kontrolowana, zarówno przez prezesa Urzędu Ochrony Danych, jak i Państwową Inspekcję Pracy, ale także NIK się tym interesuje. Więc tutaj zwracam uwagę na to, że musimy to mieć dobrze uregulowane, bo to jest jeden z tych obszarów, gdzie po prostu jest największe zainteresowanie. Proszę Państwa, jeżeli macie kamerę, nie mogą to być kamery z dźwiękiem. To jest zakazane, zabronione. Tutaj kodeks karny wkracza, to jest podsłuchiwanie, więc w żadnym wypadku nie może być możliwości nagrywania dźwięku. Uczulam na to, bo zdarzały się takie sytuacje. Nie ma takiego prawa, które moglibyście wykorzystać, na które moglibyście się powołać, natomiast są przepisy, które wprost tego zakazują. Tutaj oczywiście przepisy z kodeksu pracy, natomiast ja jestem ciekawa, w ilu z bibliotekach, to chyba nie tylko biblioteki są, u kogo z Państwa jest monitoring wizyjny? Martyno, wrzucimy ankietę. Proszę chwilę zaczekać, bo tych ankiet jest dużo, jest już dobra. Tak lub nie, szybka piłka. Ale Państwo dużo pytań zadajecie, będę miała co robić. Wiedzą, jak wypełnić nasze ankiety, więc jakby każda kolejna ankieta idzie szybciej. Padło pytanie, które może odpowiem. A, Pani Martyna, dobrze, przepraszam. Może Pani odpowiadać, Pani Sylwio. Ja za chwilę powiem tylko, że kończę ankietę, bo już prawie znowu 300 osób już zdążyło wypełnić. Ankiety są anonimowe, należy kliknąć na dole przycisk wyślij, żeby ona do nas trafiła. Ja w takim razie kończę już udostępnienie tej ankiety, Pani odpowiada na pytania, a później skomentuję wyniki. Jasne. Padło pytanie, czy pracodawca powinien informować innych pracowników, że pracownik w jakimś dziale biblioteki ma test pozytywny. Proszę Państwa, pracodawca nie jest uprawniony do tego, żeby informować, kto jest chory. Może poinformować, jeżeli
to będzie służyło zapewnieniu bezpieczeństwa pracy, że jeden wśród pracowników jest chory, jeżeli faktycznie to jest uzasadnione, bo na przykład trzeba coś ograniczyć pracę i tak dalej, ale co do zasady należy prywatność pracownika chronić i nie powinno się ujawniać informacji. Pracownik sam może ją ujawnić, może upoważnić do tego pracodawcę, żeby on ujawniał, ale z inicjatywą pracodawca niech nie wychodzi. I tutaj Państwa bardzo uczulam, bo oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy bardzo mocno to kontroluje i powiem Państwu szczerze, że bardzo często to osoby, które w zakładzie pracy się przyznały do tego, że były chore, które powiedziały, że są chore, no dostają po prostu pogróżki, groźby karalne, bardzo różne historie są. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która pracuje w jednej z bardzo dużych bibliotek i ona najpierw się śmiała z tego, że ja mówię, słuchaj, nie wolno tego ujawniać, bo z tego jest problem. Później u niej była osoba chora i dokładnie tak się stało, że dosłownie prawie, że pani w bibliotece się pobiły, bo jak się okazało, że ta jedna była chora, gdy wróciła z tej choroby, to druga pani, która była w grupie ryzyka, po prostu się na nią rzuciła, mówiąc, że prawie, że przez ciebie straciłam życie. Więc to jest, proszę Państwa, bardzo delikatny temat i tutaj w niego nie wchodzimy. I nie macie obowiązku powiadamiać, absolutnie. I też nie czujcie się tutaj zobowiązani, bo nic z Was do tego nie obliguje. Co musimy, proszę Państwa, wiedzieć, jeżeli chodzi o monitoring wizyjny, ja to mówię w kontekście kontroli. Musicie Państwo poinformować pracowników na piśmie o tym, że taki monitoring jest. Najlepiej, żeby kopia tego poinformowania, gdzie podpisują, że dostali, trafiała do akt osobowych, żebyście byli w stanie wykazać. Musicie pamiętać, że musi być klauzula informacyjna w widocznym miejscu, pierwszym miejscu, gdzie są kamery, czyli najczęściej to jest jeszcze przed wejściem i to jest też często kontrolowane. I musicie Państwo także pamiętać, że trzeba pracowników poinformować nie tylko przez tą klauzulę informacyjną, ale także uregulować to w regulaminie pracy czy obwieszczeniu pracodawcy. To jest bardzo ważne i to też jest, proszę Państwa, kontrolowane. Tutaj PIP najczęściej kontroluje i sprawdza, czy faktycznie Państwo te wewnętrzne regulacje dostosowaliście do monitoringu. Monitoring, proszę Państwa, nie może służyć kontroli pracy pracowników i na to bardzo uczulam. Zobaczcie Państwo, we Francji pierwsze kary się posypały, ale tych kar w ogóle europejskie organy nadzorcze dają dużo. Urząd Ochrony Danych Osobowych też już dwie kary wydał, które były powiązane z monitoringiem wizyjnym. Nie można ustawiać kamery w taki sposób, żeby naruszała prywatność. Czyli nie mogą to być toalety, stołówki, ale nie może też służyć do kontroli sposobu wykonywania pracy. Kodeks pracy pozwala, żeby kontrolę produkcji zapewnić, ale u Państwa w bibliotece nie ma produkcji, czyli to tylko i wyłącznie bezpieczeństwo. Czyli patrzymy na to, jak kamery są ustawione, żeby ten pracownik nie czuł się po prostu cały czas, tak wiecie Państwo, obserwowany, że ta kamera patrzy, że on nie może zjeść, on nie może nic zrobić, bo wtedy to jest już naruszenie niestety przepisów prawa pracy. No wiecie Państwo, że to jest w sumie chyba gorsze niż naruszenie przepisów RODO, bo dużo szybciej możecie negatywne konsekwencje ponieść. Inne formy monitoringu dokładnie na tej samej zasadzie zwracam uwagę na przykład, że monitoring poczty i tak dalej może być wprowadzony tylko wtedy, gdy nie mamy lepszego rozwiązania, na przykład nie możemy zablokować nie wiem, stron internetowych, nie możemy zrobić antywirusa na poczcie, tylko wtedy możemy wdrożyć takie inne rozwiązania monitoringu, musimy być w stanie je uzasadnić i one nie mogą znowu naruszać prywatności pracownika, czyli na przykład nieuprawnione byłoby czytanie prywatnej korespondencji pracowników. Część z Państwa, bardzo duża część, pytała się o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Proszę Państwa, to, co jest najważniejsze dla Państwa i co często jest bardzo problematyczne, jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych zawartych we wnioskach? Tutaj oczywiście są pracownicy, byli pracownicy, emeryci, to nie ma znaczenia, no jeszcze osoby, które są wskazywane w tych wnioskach, jakieś dokumenty. Proszę Państwa, podstawą są przepisy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Artykuł 8 ustęp 1a mówi o tym, że Państwo możecie przetwarzać wszelkiego rodzaju dane osobowe, dane zwykłe, dane szczególnych kategorii, czyli sytuacja życiowa, sytuacja zdrowotna. To wszystko jest dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy. Nie daj Boże, żebyście brali zgodę. Bo jeżeli bierzecie zgodę, ten ktoś może ją wycofać, później z tym problem, bo jak wycofuje, to powinno się usunąć te dane, Państwo nie do końca, na przykład wniosek, Państwo nie możecie go usunąć, bo musicie mieć do celów dowodowych, więc nie idźcie w turbo, nie popełniajcie błędów, uważajcie Państwo na różnego rodzaju wzory, które są w internecie. Wzory w ogóle internetowe to jest duży problem, bo często są w nich błędy. Też w kodeksie RODO Państwo znajdziecie dosyć fajne opracowanie tego, jak przetwarzać dane w ramach Zakładowego Funduszu, więc Państwa zachęcam do tego, żeby tam sięgnąć, bo tam jest to dobrze opracowane. Nie potrzeba zgody, nie biorę zgody. Jeżeli mam zgodę, to trzeba, proszę Państwa, zaktualizować Państwa wnioski oraz Państwa regulamin pracy. No to już w sumie odpowiedziałam na to pytanie. To Pani Martyna, ja myślę, że tego pytania już nie damy, bo oczywiście tak to jest, wiecie Państwo. Prowadzący tak się zapędził, że sam odpowiedział na pytanie. Czyli osoba składająca wniosek
nie wyraża zgody na przetwarzanie danych. I proszę Państwa, tak, wobec wnioskodawcy oczywiście realizujecie obowiązki informacyjne, ale wobec osób, których dane przekazał, nie musicie, bo tutaj ma zastosowanie artykuł 14, ustęp 5, który mówi o tym nadmiernym utrudnieniu, nadmiernych kosztach. Żeby móc realizować te obowiązki informacyjne wobec tych osób, musielibyście zbierać nadmiarowe dane, jakieś dane kontaktowe, co oczywiście jest niesłuszne, przeczy idei RODO, więc tylko obowiązek informacyjny wobec wnioskodawcy. Ten obowiązek informacyjny najlepiej albo w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, albo proszę Państwa bezpośrednio w treści wniosku. To każdy z tych rozwiązań jest poprawne. Co jeszcze musicie Państwo wiedzieć? Jeżeli chodzi o gromadzenie danych z funduszu, to pamiętajcie Państwo, że przyjmujecie je w formie oświadczeń, które oczywiście ktoś może udokumentować. I teraz tak, komisja może przyjąć wszystko. Jak pelikan cegło. Czyli wszystko, co wnioskodawca przynosi, komisja bierze do siebie. Natomiast po przejrzeniu, wniosek oczywiście zawsze jest niezbędny, czyli wniosek zostaje. Po przejrzeniu innych dokumentów, które ten ktoś dołączył, a tam różne dowody w sprawie są, powinna jedynie na wniosku napisać, że zostały przekazane takie i takie dokumenty potwierdzające stan faktyczny, no takim i takim komisja się z nimi zapoznała i należy te dokumenty albo oddać wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości zwrotu, albo on ich nie chce, to po prostu zniszczyć. I to, proszę Państwa, wynika właśnie z nowelizacji ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie przechowujemy tych danych, nie trzymamy tych danych. Mamy obowiązek dokonywania przeglądów. Oczywiście komisja powinna je dokonywać w imieniu pracodawcy i usuwać to, co niezbędne. To, co zostało usunięte, tylko zostawiamy po prostu w formie adnotacji. Oczywiście, proszę Państwa, członkowie komisji muszą być upoważnieni do przetwarzania danych. Zwracam uwagę, że to będą też dane szczególnych kategorii i powinno to wynikać z upoważnienia, że także dane szczególnych kategorii, czyli ta osoba jest uprawniona do przetwarzania danych wnioskodawców oraz zawartych we wnioskach i załącznikach, ale także, tutaj Pani Marto, może Pani włączyć tę ankietę, ale także oczywiście do danych zwykłych i szczególnych kategorii. Ale Państwo pytań dużo zadajecie. Czy u Państwa są uregulowane zasady dokonywania przeglądu danych osobowych? Ja powiedziałam o tym, że to trzeba, że to wynika z ustawy, ale to niekoniecznie znaczy, że już jest. I zachęcamy Państwa do odpowiedzi na to pytanie. Znowu można odpowiedzieć tak bądź nie. Jeżeli Państwo nie wiedzą, czy w bibliotece są takie zasady, czy ich nie ma, to proszę nie odpowiadać, bądź wybrać tą z odpowiedzi, która jest według Państwa bliższa prawdzie. Po udzieleniu odpowiedzi, to znaczy wskazaniu konkretnej, należy przejść na dół strony i kliknąć wyślij, abyśmy tą odpowiedź zobaczyli. Widzę, że to pytanie chyba jest dla Państwa największym wyzwaniem z tych, które do tej pory padły, bo odpowiedzi są udzielane najwolniej. W związku z tym zachęcam jeszcze na chwilę do skupienia się na tym pytaniu, ale nie będziemy się dłużej nad nim zatrzymywać, bo czasu mamy mało, a pytań od Państwa jest dużo. Żeby dać szansę, żeby przynajmniej na część z nich odpowiedzieć, ja w tym momencie kończę udostępnienie tej ankiety. Ona ma taki cel tylko zapoznawczy tak, z tematem i udostępniam wyniki, a panią Sylwię poproszę o komentarz. Dobrze, bardzo tak sądziłyśmy z panią Martyną, że większość z Państwa albo powie, że nie wie, że nie będzie wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie i tutaj nas Państwo nie zaskoczyliście. Mniej więcej się rozłożyły głosy pół na pół, czyli część napisała, że odpowiedziała, że nie, część, że tak. Powiem szczerze, przypuszczam, że większość bibliotek tego nie uregulowała, bo myślę, że to gdzieś umknęło. Więc tutaj zwracam Państwu uwagę, że w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych trzeba to uregulować, czy na przykład raz do roku członkowie komisji dokonują przeglądu dokumentów przetwarzanych w ramach funduszu, żeby sprawdzić ich przydatność. To, co nieprzydatne, jest przez nich usuwane. To dosłownie 2-3 punkty do regulaminu i będziecie Państwo mieli temat zamknięty. Oczywiście te przeglądy trzeba przeprowadzać. To jest bardzo ważne, bo jak ich nie będzie, no to pusty zapis. Kasa zapomogowo-pożyczkowa. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten temat, no to tutaj tak, to co jest dla Państwa istotne, odrębny administrator danych, mimo że działa w strukturach biblioteki bardzo często, mimo że korzysta z Państwa wsparcia administracyjnego, to jest odrębny administrator i to wynika z ustawy o związkach zawodowych. Państwo wspieracie kasę, ale kasa, czyli jej członkowie, zarząd kasy odpowiada za przetwarzane dane, więc Państwo ze swojej strony robicie wszystko, co można, żeby im pomóc, natomiast tutaj istotne jest to, żeby zarząd kasy miał tę świadomość, że to oni odpowiadają. Jeżeli chodzi o inspektora, to inspektor biblioteki nie jest inspektorem w kasie.
Inspektor może wspierać swoją radą, pomagać, ale nie jest inspektorem w kasie. Czyli to jest taki odrębny temat, trochę taki dziwny, no ale niestety związki zawodowe, proszę Państwa, to też jest odrębny administrator i przecież Państwo tam nie ingerujecie, chociaż wspieracie, więc tak samo kasa. I proszę Państwa, ostatni temat, który w sumie chyba najmniej Państwa interesował, może zastanawiam się, czy dlatego, że już macie to uregulowane, czy po prostu nie zauważyliście, że to jest niezbędne. Mamy ustawę o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym. I proszę Państwa, z tej ustawy wynika, że pracodawca ma obowiązek, jeżeli zajmuje się wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, ma obowiązek dokonywać przeglądu osób, które będą się zajmować tymi małoletnimi w Centralnym Rejestrze Przestępców Seksualnych. Teraz w sumie nie chcę może Państwa pytać, bo pewnie część z Państwa powie, że nie wie albo nie. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli do tej pory się tym tematem nie zajmowaliście, to trzeba to jak najszybciej uregulować. To jest temat, który wisi nad Państwem od 2018 roku i to dotyczy zarówno szkół, zarówno instytucji kultury, takich jak muzea, jak szkoły, jak ośrodki kultury, no bo przecież u Państwa są spełnione te warunki. Wychowanie, edukacja, wypoczynek, leczenie, opieka nad nimi. No, może leczenie nie, ale wiemy, że edukacja, wypoczynek czasami może mniej, wychowanie, opieka nad nimi, no są u Państwa dzieci, są zajęcia dla dzieci i tutaj trzeba sprawdzać zarówno pracowników, jak i osoby, które będą miały kontakt z dziećmi. Powinniście Państwo mieć odpowiedni dokument, którym Państwo zbieracie od osoby, która będzie miała kontakt z dziećmi, dane niezbędne do sprawdzenia tej osoby w rejestrze. W tym dokumencie niezbędna jest klauzula informacyjna, powołująca się właśnie na tą ustawę, żeby ta osoba wiedziała, dlaczego tak szeroki zakres danych jest od niej pozyskiwany. No i proszę Państwa, trzeba to zrobić. Jeżeli Państwo dotychczas tego nie robiliście, to najprawdopodobniej nawet nie zarejestrowaliście się w rejestrze przestępców seksualnych. No, bardzo się cieszę, niektórzy powiedzieli, że jednak to robią, ci, którzy nie robią, trzeba się zarejestrować. I ja tutaj jedną uwagę, wiem Pani Martyno, że już nam się czas kończy, więc obiecuję, że już zmierzam do końca. Proszę Państwa, to jest tak, rejestrujecie się elektronicznie, ta rejestracja nie działa, mniej więcej po tygodniu dzwonicie do ministerstwa i mówicie, że nie dostajecie zwrotki, nie zarejestrowali Was i wtedy Was zarejestrują. Przykro to mówić, chyba że coś się zmieniło, ale dotychczas z tego co wiem, to cały czas to nie działa, czyli to niby rejestracja elektroniczna i tak na koniec się kończy tym, że Państwo dzwonicie i wysyłacie to mailem. Jest to proste, jest to jednorazowe, bo przepisy na dzień dzisiejszy nie regulują konieczności okresowych sprawdzeń. Trzeba wszystkich pracowników, no i oczywiście inne osoby, które będą miały kontakt, czyli to może być także osoba na umowę zlecenie, to proszę Państwa mogą być praktykanci, ale mogą być także inne osoby, które będziecie zatrudniać, nie wiem, bo będą jakieś zajęcia z dziećmi prowadzić, jacyś instruktorzy. No ja współpracuję z Domem Kultury, to wszystkich instruktorów co roku po prostu, jak jest zawierana umowa, po prostu sprawdzają, dlatego że to nie są pracownicy, więc tutaj dyrektor stwierdził, że należyta staranność w przypadku instruktorów wymaga tego, żeby co roku to sprawdzać, bo inaczej nie uzyska się tej informacji. Pamiętajcie Państwo, że to na Was ciąży ten obowiązek, że to jest niezbędne, żeby to sprawdzić. Nie ma ograniczeń w zakresie liczby sprawdzeń, natomiast problem może być wtedy, kiedy Państwo tego nie sprawdzicie. Więc tutaj bardzo jest ważne, żeby... Tak, tutaj Pani Grażyna. No właśnie, Pani Grażyna, dokładnie tak. Jeżeli co roku jest tak, że z tą osobą podpisujemy nową umowę, to ja mimo wszystko rekomendowałabym przy umowie zleceniu, żeby przy każdej tej umowie sprawdzać. Po prostu, bo takie informacje inaczej Pani nie uzyska, a ta należyta staranność w przypadku kontaktu z dziećmi jest niezbędna, no bo w inny sposób nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać tym przestępstwom na tle seksualnym. Pracodawcy są ustawowo do tego zobligowani. Taki wzór, proszę Państwa, jest na mojej stronie internetowej. Jeżeli nie, to czy jeżeli Państwo nie znajdziecie, to też można się ze mną skontaktować. Jest kontakt, tutaj napiszcie Państwo maila, jeżeli potrzebujecie właśnie na przykład taki dokument, albo będą jeszcze jakieś inne pytania w międzyczasie, które sobie Państwo przypomnicie, to oczywiście proszę o kontakt. To jest część, że tak powiem, teoretyczna zakończona. Pytań jest tak dużo. Pani Martyna, jak my sobie z tym poradzimy? Ja spróbuję żeby zrobić teraz jakiś wyłuskać. Spróbuję zrobić jakąś selekcję. Tak jak Pani Sylwia wspomniała na samym początku, te pytania, na które nam się nie da odpowiedzieć, my też je spiszemy, zbierzemy i poprosimy Panią Sylwię o odpowiedź pisemną i zamieścimy te odpowiedzi razem z nagraniem, z linkiem do nagrania tego webinarium na portalu lab.pl, więc tym samym odpowiadam na te wszystkie pytania o to, czy będzie nagranie. Będzie. I trzeba na początku przyszłego tygodnia szukać linku do tego nagrania na portalu lab.pl. Na pytania o certyfikaty, ponieważ też się kilka takich pojawiło, też od razu odpowiadam, że certyfikat
Certyfikaty są automatycznie wystawiane po zakończeniu webinarium, czyli wszyscy ci z Państwa, którzy się zarejestrowali na swój adres mailowy, powinni po zakończeniu webinarium otrzymać certyfikat. I publikuję pierwsze pytanie. Zacznę od tych pytań, które się pojawiły na początku naszego webinarium i będę szła w kierunku końca. Ja mogę czytać, tak? To może tak, myślę, że wszyscy przeczytali pytanie, więc po prostu będą udzielać odpowiedzi. W takim wypadku, proszę Państwa, administratorem jest podmiot, w ramach którego działa biblioteka. Czyli jeżeli biblioteka jest w ramach Domu Kultury, administratorem danych jest Dom Kultury, czyli dyrektor Domu Kultury będzie ponosił odpowiedzialność za wypełnienie wymagań wynikających z RODO. Możemy następne. To ja publikuję kolejne pytanie, które brzmi, czy to wszystko dotyczy również bibliotek szkolnych, o czym dzisiaj była mowa? Wszystko. No tak, biblioteka szkolna nie jest pracodawcą, więc to na pewno jej nie dotyczy, bo to dotyczy szkoły. Rejestr przestępców seksualnych to też jest obowiązek szkoły, a nie biblioteki szkolnej. Co może dotyczyć tej biblioteki? No oczywiście kwestie z czytelnikami, ale myśmy tutaj je trochę pominęli. Ale powiem tak, Pani Doroto, jeżeli chodzi o kwestie czytelników, to na przykład kodeks RODO dla bibliotek będzie tutaj pomocny. Jeżeli chodzi o wizerunek, kodeks RODO dla bibliotek będzie dotyczył. Czyli tam cały rozdział 9 kodeksu RODO, więc w tym zakresie nie pracodawcy jak najbardziej będzie dotyczyć. W zakresie pracy, czyli monitoring wizyjny, to już jest obowiązek szkoły. W pozostałym zakresie będzie to dotyczyć bibliotek szkolnych. Mam nadzieję, że odpowiedziałam w miarę zrozumiale. Pojawiło się kolejne pytanie dotyczące... Piękne pytanie. Tak. A co z imionami rodziców o oświadczeniach do umowy zlecenia, umowy o dzieło? Nie ma podstaw do zbierania takich danych. Być może kiedyś była, być może kiedyś Państwo zbieraliście, na pewno są w internecie jakieś wzory dokumentów, które tego wymagają, ale nie ma podstaw w przepisach prawa, więc moim zdaniem nie powinniście Państwo ich zbierać. To kolejne pytanie. To jest skrót myślowy. Tak, wiele z tych pytań, jakby to są skróty myślowe, to pytanie zdaje się, że zostało zadane wtedy, kiedy była mowa o udostępnianiu wizerunku, czyli jakby łączeniach się zdalnych bibliotekarzy w trakcie swojej pracy. Bardzo fajne pytanie. Moim zdaniem tak, dyrektor biblioteki zdecydowanie jest osobą publiczną. Jeżeli ma zastępcę, to jego zastępca też będzie osobą publiczną. Natomiast bibliotekarze moim zdaniem nie są i tutaj jak sięgniemy sobie do orzecznictwa, to sądy też są takie, jeżeli chodzi o pracowników, bardzo niechętne do stwierdzenia, że pracownik podmiotu publicznego jest osobą publiczną, bo to by znaczyło, że każdy urzędnik jest osobą publiczną i można informację publiczną o nim ujawniać. Więc proszę Państwa, przyjętą zasadą jest taką, że tylko osoba zarządzająca biblioteką, czyli dyrektor biblioteki, kierownik biblioteki, no może gdyby na przykład w bibliotece był, nie wiem, jeszcze rzecznik prasowy, to ewentualnie on jest osobą publiczną, pozostali nie. Więc wtedy od pozostałych potrzebna jest zgoda lub tak jak mówiłam, wpisanie do umowy o pracę, zgody na wykorzystanie wizerunków. A panie Piotrze, przepraszam, tutaj widzę ze slajdu, z czatu pytanie, pozwoli pani Martyno? Proszę. Tak, Marek mówi, a swoboda umów w zakresie umów o dzieło i zleceń. W ogóle tak, pozdrawiam Panie Piotrze, bo to jest przecież jeden z naszych ekspertów. Oczywiście to jest takie pytanie podchwytliwe, bo pewnie część z Państwa sobie o tym pomyślała. Proszę Państwa, swoboda umów jak najbardziej nas obowiązuje, ale trzeba pamiętać także, że artykuł 5 RODO ma to do siebie, że mówi adekwatność do celu, nie zbieraj danych na zapas. Jeżeli się okaże, że te dane są Ci do czegoś potrzebne, bo nie wiem, wymaga tego ubezpieczenie społeczne, bo wymaga tego zawarcie umowy i tak dalej, to wtedy tak. Natomiast jeżeli nie masz podstawy wynikającej z przepisów prawa, nie bierz, bo to jest nadmiar, to jest tylko problem i im więcej danych masz, tym masz większy problem z danymi, bo zwiększa się ryzyko dotyczące zapewnienia, możliwości zapewnienia ochrony danych. No to już padło. Dziękuję Pani Martyno za rzucenie tego. To kolejne pytanie o to, o łączenia się zdalne, tak? I o to, czy można prosić o pokazywanie wizerunku w kamerze. Ale co ma wizerunek doświadczenia pracy? Bo przecież świadczenie pracy, sposób realizacji pracy weryfikujemy poprzez efekty, czyli czy zostało coś wykonane. On pracę zdalną w zasadzie może świadczyć z dowolnego miejsca. Może świadczyć spoza swojego miejsca zamieszkania, może być nad jeziorem i łowić ryby i jednocześnie coś robić, o ile jest taka możliwość oczywiście w przypadku tego rodzaju stanowiska. Tutaj trzeba kontrolować nie poprzez wizerunek, ale poprzez efekty. Jeżeli na przykład, powiem tak, z przykładu koleżanki, która jest dyrektorem Domu Kultury. Gdy robi spotkanie online, to oczywiście nie wymaga tego, żeby ludzie się włączali, ale jeżeli zadaje komuś pytanie albo prosi się o przywitanie i ta osoba się nie odzywa, no to wtedy ma dowód na to, że ta osoba po prostu no w tym momencie nie świadczy tej pracy tak jak trzeba, no bo nie jest na tym spotkaniu służbowym, którego się od niej wymaga. Więc w ten sposób trzeba to weryfikować. Poprzez konkretne działania, rozliczenie z pracy, a nie poprzez to, że ktoś tam się przywita.
Kolejne pytanie znowu dotyczące wizerunku. Czy wymagana jest zgoda na udostępnianie wizerunku na przykład na naszej stronie internetowej uczestników spotkania autorskiego lub innego wydarzenia organizowanego w bibliotece lub poza nią? Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że w ogóle wizerunek to jest taki chyba najbardziej gorący temat w bibliotece i mimo, że od wielu lat się nim wszyscy zajmujemy, to zawsze jest dużo wątpliwości. Więc w ogóle sięgnijcie Państwo do kodeksu RODO, bo tam jest, no mam nadzieję, moim zdaniem, dobrze opracowane i to Państwu powinno pomóc, jeżeli chodzi o zgodę na o możliwość wykorzystania wizerunku. Pamiętajcie przede wszystkim, że pierwszeństwo ma prawo autorskie. Prawo, jeżeli chodzi o wizerunek, prawo autorskie reguluje kwestię wykorzystania wizerunku i ma pierwszeństwo nad przepisami RODO. Czyli sięgamy sobie do artykułu 81 i tam jest mowa o tym, że potrzebna jest zgoda lub trzeba zapłacić komuś, tak, za możliwość udostępnienia wizerunku. W przeciwnym wypadku są trzy wyjątki. Tam jest ten wyjątek z krajobrazu, wyjątek dotyczący zgromadzeń lub wyjątek dotyczący imprez publicznych, czyli sięgamy do ustawy o prawie autorskim. I teraz tak, jeżeli chodzi o spotkanie autorskie, które było na przykład online, no to proszę Państwa, to powinien regulować Państwa regulamin. Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że informuję, najlepiej, żeby to też było nie tylko w regulaminie, ale gdzieś poza widoczne. Jeżeli podczas takiego spotkania włączasz kamerę, wyrażasz zgodę na udostępnienie, po prostu. I to zostanie tu i tu upublicznione. Jeżeli to spotkanie, no chyba teraz tylko takie spotkanie, jeżeli to byłby inny rodzaj spotkania autorskiego, czyli tylko na żywo w bibliotece, no to tutaj, proszę Państwa, te przesłanki z prawa autorskiego. Albo zgoda, albo po prostu takie zdjęcia, które będą podlegały w zakresie wykorzystania wizerunków wyłączeniom z prawa autorskiego, czyli tym przesłankom legalizującym takie udostępnienie. Minęła godzina 12 i nasze webinarium powinno dobiegać końca, a jeżeli chcą Państwo jeszcze z nami zostać dosłownie przez 5 minut, to do tego zachęcamy, ponieważ my ustaliłyśmy z Panią Sylwią, że przedłużymy do 5 minut czas trwania webinarium po to, żeby właśnie móc odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Te pytania, na które nie odpowiemy, tak jak wcześniej powiedziałam, zostaną spisane i uzyskają Państwo na nie odpowiedź dzięki portalowi lawi.pl. W związku z tym tak, zapraszam do kolejnego pytania. Od razu powiem tak, proszę Państwa, wiadomo, że to jest godzina, czyli wybrałyśmy po prostu tematy, które są najistotniejsze. Wiadomo, że tych istotnych tematów jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi jeszcze, tutaj padło pytanie, ja zaraz odpowiem na pytanie, które widzę na ekranie. Padło pytanie, kodeks RODO dla bibliotek. Proszę Państwa, jest dostępny oczywiście na SBP. Dzisiaj jeszcze sprawdzałam, że jest na stronie głównej, czyli nie musicie Państwo tego szukać. Jest dostępny także u mnie na blogu. Na pewno będziemy informować, jeżeli coś się będzie zmieniać. Fajne pytanie się pojawiło. Kto powinien opracować politykę ochrony danych osobowych w bibliotece? Dyrektor we współpracy z ASI i IOD? Dokładnie tak. Ten, kto zadał pytanie, doskonale zinterpretował przepisy prawa. To dyrektor biblioteki jest odpowiedzialny za to, żeby przygotować środki organizacyjne. On zgodnie, proszę Państwa, z artykułem 24 i 32 RODO zapewnia środki organizacyjne służące ochronie danych, co oznacza, że on musi opracować dokumentacji ochrony danych. Oczywiście we współpracy z ASI inspektorem. Ja wiem, że w praktyce najczęściej opracowuje to inspektor. To jest dopuszczalne, to jest poprawne, o ile będzie we współpracy z innymi pracownikami, o ile będzie dostosowane do organizacji. Chyba najgorsze, co może być, to polityka oderwana od organizacji. Czyli w ten sposób. Ale gdyby, no w ogóle jak jest inspektor, to zobaczcie Państwo, że on odpowiada za różne rzeczy, więc myślę, że to jest takie naturalne, że będzie brał w tym swój udział. I też ASI. Ja tak jeszcze, przepraszam, do tamtego pytania Pani Martyno, nawiążę jeszcze chwilę, bo tam pojawił się ASI, administrator systemów informatycznych, informatyk. Fajnie, że ktoś na to zwrócił uwagę, bo często się go pomija przy opracowywaniu dokumentacji. Przecież faktycznie on jest niezbędny. Bez niego tej części dotyczących danych elektronicznych nie zrobimy dobrze. Ale zazwyczaj to jest człowiek, który niechętnie coś pisze, więc trzeba wyciągnąć od niego informacje i poprosić o współpracę. Czy przy pracy zdalnej, wykorzystując swój prywatny sprzęt, przysługuje nam dodatek do pensji? Powiem Państwu tak. Jak ostatnio sprawdzałam w przepisach kodeksu pracy, to było wskazane, że Państwu przysługuje i wynika to z faktu, że pracodawca musi zapewnić te środki. Jeżeli nie weszła w międzyczasie jakaś specustawa, która by to zmieniła, to nadal to obowiązuje. Muszę to podkreślić, bo wiem, że przepisy się po prostu zmieniają z dnia na dzień. Ale na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, przysługuje ten dodatek. Ja przyglądam pytania po to, żeby wybrać te, które się powtarzają, albo te, które są, wydaje mi się, istotniejsze i na które nie uzyskali Państwo odpowiedzi w trakcie webinarium. Teraz może w takim razie wyświetlę takie pytanie. Rejestr. To Pani przeczyta.
Rejestr czynności przetwarzania. Jeśli naliczanie płac oraz księgowość jest prowadzona przez urzędników w urzędzie miejskim, a nie w bibliotece, jak powinno być to prawidłowo ujęte? W RCP biblioteki czy w RCP urzędu? Już mówię. Jeżeli to jest tak, że biblioteka jest oddzielną jednostką, czyli ma swoją osobowość prawną i pracodawcą jest biblioteka, muszę to podkreślić, bo oczywiście nie zawsze tak musi być, bo może być na przykład biblioteka zakładowa. Jeżeli to jest oddzielna jednostka, to wtedy zarówno naliczanie płac księgowych, to proszę Państwa są czynności związane z zatrudnieniem. Czyli czynności związane z zatrudnieniem powinny być w RCP biblioteki. To, że te płace księgowe są realizowane przez urząd, to jest po prostu kwestia powierzenia tych danych urzędowi w celu wykonania tych działań w imieniu biblioteki. Czyli tutaj też sygnalizuje umowę powierzenia. Natomiast RCP biblioteki powinno to zawierać. I ostatnie pytanie. Czy wynik z rejestru przestępstw na tle seksualnym przechowuje się w aktach? Czy na przykład po 5 latach można dokonać ponowną okresową weryfikację i zapisać to na przykład w zarządzeniu wprowadzającym dokument zbierania danych z klauzulą? Pani Agnieszko, bardzo dobre pytanie. Dziękuję, że Pani je zadała, bo w sumie faktycznie o tym nie powiedziałam. Tak, zdecydowanie. Musicie Państwo mieć dowód na to, że sprawdziliście. Wiadomo, że tam gdzieś w serwerach ministerstwa to się zapisuje, ale już Ministerstwo Cyfryzacji nieraz udowodniło, że traci całe bazy i nie jest w stanie wykazać, kto na przykład co podpisał ePUAP-em, więc tym bardziej tutaj Państwo pobierzcie ten wynik. On jest taki, jest, nie jest, tak, że nie figuruje, czyli nic niewielkiego. Często on jest zbiorczy. I przechowujcie go. Przechowujcie go przez, no tak pani tutaj wskazała, 5 lat. Myślę, że to jest fajny okres, 5 lat w przypadku pracownika, no bo co roku go weryfikować tak trochę nie za bardzo. 5 lat myślę, że można byłoby. Warto też sięgnąć do tego przepisu, bo przypuszczam, że ta ustawa o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym będzie nowelizowana za jakiś czas, bo tam jest zbyt dużo niedociągnięć, chociażby właśnie w zakresie przechowywania tych dokumentów i ewidentnie to musi zostać uregulowane. To tym pytaniem w takim razie kończymy, bo tych pytań jeszcze na czacie jest dużo. Tak jak wspomniałam wcześniej, my je wszystkie zbierzemy, przekażemy pani Sylwii i poprosimy je o odpowiedź na nie. I te pytania wraz z odpowiedziami opublikujemy na portalu labib.pl. Odpowiadam również na kolejne pytania, które się pojawiają. Czy webinarium jest nagrywane? Tak, jest nagrywane. I to nagranie, również link do niego pojawi się na portalu labib.pl w przyszłym tygodniu. W związku z tym zachęcam do śledzenia Labibu, ale nie tylko i wyłącznie ze względu na to nagranie, ale również różne inne ważne i cenne materiały, które się tam pojawiają. I również zachęcam Państwa do tego, żeby się Państwo dzielili swoimi doświadczeniami, również związanymi z ochroną danych osobowych w bibliotece, za pośrednictwem portalu, bo to jest właśnie taka przestrzeń do tego, żeby się dzielić wiedzą pomiędzy sobą. Dzisiejsze webinarium kończymy. Ja dziękuję pani Sylwii bardzo za całą aktywność w trakcie tego listopadowego miesiąca tematycznego z portalem labib.pl i zapraszam Państwa na kolejny miesiąc, na grudzień, który już od przyszłego tygodnia i nowy temat, jakim jest przyszłość bibliotek. I będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym, co czeka biblioteki w tym czasie i w przyszłym czasie, ale również nad kompetencjami, które trzeba mieć, żeby w bibliotekach pracować. I miło mi jest również Państwa poinformować, że uruchamiamy drugą edycję konkursu Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z Labib. I wszyscy z Państwa, którzy zdecydują się podzielić jakimś artykułem bądź scenariuszem opisującym swoje doświadczenia bądź pomysły na pracę w biblioteki, związanym z tematem grudniowego miesiąca, mają szansę wygrać czytnik e-book, do czego bardzo zachęcam. Powiem tylko, że informacje o tym konkursie znajdą się dzisiaj na portalu labib.pl, więc warto już tam dzisiaj zaglądać, a czas na przesyłanie swoich zgłoszeń konkursowych będzie do połowy grudnia, w związku z tym, tak żeby Państwo jeszcze przed świętami zdołali otrzymać wygrane nagrody, jeżeli się to Państwu uda, więc zachęcam bardzo i liczę też, że z większą częścią z Państwa spotkamy się 9 grudnia podczas tegorocznego Kongresu Bibliotek, więc mam taką nadzieję, że mówię do zobaczenia i do usłyszenia również na tym wydarzeniu. Pani Sylwio, bardzo dziękuję za dzisiejsze webinarium. Dziękuję również Wiolecie Biernacik, która nas wspierała na czacie i odpowiadała na część pytań, nie bezpośrednio tych dotyczących tematu naszego dzisiejszego webinarium. Mają Państwo informacje, jak się z Panią Sylwią kontaktować?
A my będziemy pamiętali o Państwa prośbach, które też zostały na czacie wyrażone, żeby ten temat ochrony danych osobowych pojawiał się częściej. Bardzo dziękuję. Dziękuję za możliwość przeprowadzenia spotkania z Państwem. Bardzo mi się podoba temat kolejnego miesiąca, bo tak jak wspomniałam, biblioteki są innowacyjne, więc ta przyszłość wydaje się bardzo interesująca. Dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam Pani Martyno. Pozdrawiam Pani Violetto. Pozdrawiam Państwa wszystkich. Miłego weekendu. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.